Z zawodów Pucharu Kontynentalnego mamy lidera, Andrzej Stękała prowadzi, brawo, cieszymy się, że po tym wczorajszym niepowodzeniu w konkursie drużynowym przełamał się i dzisiaj skoczył świetnie, a teraz Ryoyu Kobayashi. O, także niezły skok w wykonaniu Japończyka. Wydaje się, że to ponad 130-metrowa odległość, a warunki miał niekorzystne, 82 metra na sekundę w plecy, 132 metry, 2 metry tylko krócej od Andrzeja Stękały. No, podzielili wspólnie szóste miejsce w ostatnim turnieju czterech skoczni, sąsiadują ze sobą w tabeli Pucharu Świata, no i tutaj także będą koło siebie aktualnie w tej pierwszej serii konkursów Zakopanym. Tak, bo Ryoyu przegrywa tylko z Andrzejem, jest aktualnie Japończyk na miejscu drugim o 2 punkty i 80 za Polakiem. No tak, to...